Blisko 38,5 tysiąca samochodów osobowych posiadają mieszkańcy Subok, którzy właśnie tutaj rejestrują swoje auta. Statystycznie więc na każdego od noworodka po leciwego seniora przypada więcej niż półosobowego samochodu. Jednak katalog pojazdów rejestrowanych w mieście jest znacznie szerszy. Sukcesywnie rośnie i zbliża się do 3000 liczba motocykli. Jeśli doliczyć do tego motorowery, to w sezonie na szlaki komunikacyjne wyjeżdża stąd. Ponad 4400 tego rodzaju jednośladów na suwarskich tablicach. Zliczając wszystkie podlegające rejestracji pojazdy wraz z przyczepami i naczepami, wynik okazuje się zaskakująco wysoki przekracza 57230 sztuk. Po osobówkach najwięcej zarejestrowanych pojazdów w mieście to ciężarówki. Tych jest ponad 5200. W ciągu 2022 roku przybyło wszystkich kategorii pojazdów z jednym wyraźnym wyjątkiem ubyło niemal 20 autobusów. Okazuje się jednak, że w 2022 roku suwałczanie zarejestrowali mniej pojazdów niż rok wcześniej, i to we wszystkich kategoriach, za wyjątkiem zyskujących na popularności motorowerów. Największy spadek zgłoszeń rejestracyjnych daje się dostrzec w osobówkach dla tego typu pojazdów wydano ponad 640 tablic mniej niż rok wcześniej.